Schmidt nagrał nowy film. Kręci się koło granicy z Polską. Uwagę zwraca jeden szczegół. Był sędzia Tomasz Schmidt, który tydzień temu zbiegł na Białoruś, gdzie podlizuje się Aleksandrowi Łukaszence i Moskwie, aktywnie wrzuca do sieci kolejne filmy. Na najnowszym informuje, że jest blisko granicy z Polską. Co jeszcze można tam zauważyć? Serdecznie Państwa pozdrawiam z pięknej Białorusi. Pola, lasy, słoneczko. Trzeba było trochę popracować, powiedzieć słowa prawdy, napisał zdrajca na portalu X. Schmidt jedzie do Grodna. Cały czas ktoś z nim jest. Te rzekome słowa prawdy, o których pisze Schmidt, to powielanie przez niego kłamliwej łukaszenkowskiej propagandy. Były sędzia w USA w Warszawie krąży po reżimowych mediach białoruskich i rosyjskich, gdzie oczernia Polskę. Mówi, że w Polsce panuje totalitaryzm, natomiast zbrodniarza i dyktatora Aleksandra Łukaszenkę nazywa mądrym politykiem. Swoje poczynania na Białorusi relacjonuje od 6 maja. To tego dnia wystąpił na konferencji prasowej w Mińsku, gdzie poprosił Łukaszenkę o ochronę i azyl. Konto Schmidta w serwisie X, gdzie publikowane są filmy z jego udziałem, powstało na potrzeby całej akcji z jego wyjazdem na Białoruś. W jednym z najnowszych filmów z 12 maja Schmidt stoi przy drodze i zachwyca się Białorusią. Serdecznie witam Państwa z pięknej białoruskiej ziemi. Mamy piękną pogodę, za mną piękne pola, w dalszej perspektywie lasy. Zapraszamy na Białoruś. Trzeba było troszkę popracować, a teraz wybieram się odpocząć do pięknego Grodna. Zapraszamy, mówi. Jak widać w odbiciu jego okularów, nagrywa się sam smartfonem, ale sam nie jest. Tuż obok stoi jakaś inna osoba. W kolejnym filmie jest prawdopodobnie przez tę osobę nagrywany. Oczy są, zęby są, mówi Schmidt. To nawiązanie do jednego z poprzednich filmów. Media zwróciły uwagę, że na jednym z nagrań były sędzia ma siniaka pod okiem. Zdrajca przekonuje, że nikt mu oka nie podbił. Przypomnijmy, że prokuratura generalna przygotowała już zarzuty dla byłego sędziego, który zbiegł na Białoruś. Ma być oskarżony o szpiegostwo. Grozić mu może nawet dożywocie. Przedmiotem badań polskich służb jest teraz to, od jak dawna Schmidt współpracował z Białorusią i Rosją, a także jakie tajemnice państwowe i natowskie przekazał on do Mińska. Jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zajmował się sprawami dotykającymi kwestii tajnych. Na Białoruś jeździł już w 2023 roku, ale nie zostało to zbadane przez służby.